22, rozumiem, że najdłuższy dystans. Tak, tak, dzisiaj najdłuższy. Startujemy na 100, zobaczymy jak będzie. No właśnie, jak będzie? Jak z przygotowaniem? Przygotowania były mocne przez ostatnie miesiące. Pierwszy taki dystans, jak dla mnie. Zobaczymy. Największa była 50, 60 w górach. Teraz troszeczkę dalej pociągnę. Mam nadzieję. I na co pan liczy? Na co liczę? Na ukończenie. Myślę, chciałbym się zmieścić poniżej 15 godzin. Jest taka opcja? Zobaczymy, zobaczymy. Wszystko się na trasie okaże. Która to setka? Setka pierwsza. Co było do tej pory? Jakie dystanse? No dystanse, przede wszystkim maratony, półmaratony i maratony górskie, czyli tam do 50 km powiedzmy. Ty na jaki czas pan teraz liczy? Nie liczę. Chciałbym się zmieścić w 14-15 godzinach, ale przede wszystkim skończyć. To jest mój podstawowy cel. A jakie największe obawy? Co będzie najtrudniejsze? Na pewno kryzys po 66, o ile tam dotrwam. Natomiast obawiam się troszkę kontuzji. Mam nadzieję, że nic mi się tam nie przytrafi po drodze. Pierwsza setka, debiut? 66. 60 jeszcze lepiej. Ja 36. I to pierwszy taki dystans? W górach w ogóle czwarty bieg górski. W tym sezonie zaczęłam biegi górskie. Poprzednio biegłam na Babią Górę. Także teraz mam nadzieję trochę więcej pobiegać, bo na Babią Górę dużo się wchodziło, a tutaj chcę sobie tak na luzie pobiegać. A jakie plany co do czasu? Jaki czas jest możliwy? Na przebiegnięcie, na luzie. U mnie zupełnie. Ja też nie wiem, czego się tak do końca spodziewać, jaka jest trasa, bo pierwszy raz tutaj biegnę, więc nie zakładam żadnego czasu, ale chcę jak najszybciej, powiedz. A słuchajcie, tak a propos Nuży, ona tańczy dla mnie, co panu to można tak powiedzieć? Tym razem nasz redakcyjny kolega na trasie. Jakie masz plany jako biegacz, nie jako dziennikarz? Jako biegacz? Chyba bardzo ambitne, chyba za bardzo ambitne jak dla mnie. Chciałbym się zmieścić w 11 godzinach z przebiegnięciem 100 km. Znaczy to będzie możliwe, zobaczymy. No, czuję się dobrze, w związku z tym myślę, że okolice 11 godzin są możliwe. Będziesz robił relacje, będziesz nagrywał i będziesz biegł. Da się to pogodzić? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nigdy tego nie próbowałem. W związku z czym to będzie taka debiutancka próba. No i zobaczymy, czy wcielenie się w kilka ról na jednym biegu będzie możliwe, zwłaszcza na tak wymagającym. Myślę, że zaważy synchronizacja z resztą redakcji. A jak treningowo? Jesteś gotowy? No udało mi się dosyć dobrze przetrenować ostatnich kilka tygodni, zwłaszcza ostatnie 3 tygodnie. No ale bieg na 100 km to jest bieg na 100 km. To jest mój pierwszy bieg na 100 km liniowy. Do tej pory tylko na orientację próbowałem. W związku z tym ciężko mi powiedzieć, co się stanie. Jakie plany czasowe? Jest pan gotowy po treningu, zwarty? Tak, chyba jestem. Chyba? O tej godzinie trudno być pewnym. Na co pan liczy? Jaki będzie czas ukończenia? Nie no, kilkanaście, nie wiem, 15, 14. Na pewno wolniej niż Wojtek. No, czyli pan będzie pierwszy na mecie, przed kolegą. I jaki to będzie czas? Kolega jest skromny. Ja nie jestem doświadczony w takich długich biegach, a kolega jest weteranem, ma taką dużą brodę, ja mam tylko taką malutką. Ale humory wam dopisują z samego rana. Nie, od wczoraj byłem pryskliwy i nieprzyjemny, skoncentrowany tylko na tym biegu, teraz już jest też koncentracja na starcie, więc ja chyba już pójdę. A na mecie też będziecie opryskliwi i nieprzyjemni ze zmęczenia? Nie, nie, to życzymy powodzenia. Start! Brawo! Powodzenia! Good luck! Brawo, brawo, brawo. Proszę Państwa, hardkorowi bohaterowie chińskiego deptaku. Życzę Wam, byście w tym nastroju, o tych siłach wrócili tutaj na deptak. Trzymamy za Was wszystkich kciuki. Brawo, brawo, już zostajemy klaskę dla tych wspaniałych nieśpiących i pań, i panów. Całe 100 km po górach za nim, przed nimi. Załączamy światła, bo tam dalej policja stoi. Załączamy światła mijania. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Powodzenia, good luck. Maciej pobiegł, brawo Maciej.
Józefie, matka więcej was nie miała, że to z 800 ludzi być. Ponad 700, tu mi pan sędzia mówi, no to już prawie zgadłeś. Ponad 700 setkowiczów. I brawo. Pamiętajcie o piciu. Pamiętajcie o współpracy na trasie. Powodzenia, good luck.